25 czerwca wspominamy błogosławioną Marię Lurier, dziewicę i męczennicę. Maria Lurier należy do grona 19 męczenników z Laval, którzy ponieśli śmierć w czasie rewolucji francuskiej między 20 stycznia a 17 października 1794 roku w Laval i w okolicach tej miejscowości. Wśród nich byli kapłani, zakonnicy i wierni świeccy. Zostali wspólnie beatyfikowani przez papieża Piusa XII w dniu 19 czerwca 1955 roku. Maria urodziła się 18 listopada 1744 roku w Arcueil we Francji. W młodym wieku straciła rodziców. Z tego też powodu nigdy nie nauczyła się pisać i czytać. Przez pewien czas służyła u pewnej zamożnej kobiety. Zgłosiła się potem do kanoniczek regularnych świętego Augustyna z kongregacji zakonnic szpitalnych od Miłosierdzia Jezusa. Została u nich siostrą konwerską, przyjmując imię siostry Marii od świętej Moniki. Przez całe życie oddawała się posługom fizycznym i była wzorem wszystkich cnót zakonnych. Z wielką troską opiekowała się chorymi i potrzebującymi. Jej ukryta świętość pozostawała znana tylko współsiostrom i tym, którymi się opiekowała. W czasie rewolucji francuskiej, po prześladowaniach wynikających z ustanowionego prawa, nastąpiły prześladowania krwawe. Siostry zostały wyrzucone ze szpitala, w którym pracowały. Musiały się schronić w Laval, w opuszczonym klasztorze Urszulanek. Maria odmówiła zdjęcia habitu i złożenia przysięgi na konstytucję cywilną, sprzeczną z prawem Kościoła. Została za to uwięziona. Trybunał rewolucyjny liczył na to, że więzienie ją złamie. Tak się jednak nie stało. Jej silny upór sprawił, że została skazana na śmierć. Słysząc taki wyrok, Maria upadła na kolana i ze łzami zawołała: „Mój Boże, cóż to za łaskę mi dajesz, włączając mnie do grona swoich męczenników, mnie tak grzeszną”. Tuż przed śmiercią powiedziała: „Boże mój, muszę umrzeć śmiercią tak słodką, podczas gdy Ty tak wiele musiałeś dla mnie wycierpieć”. Została publicznie ścięta 25 czerwca 1794 roku. Módlmy się. Boże, Ty dzisiaj dajesz nam radość z dorocznego wspomnienia błogosławionej Marii, dziewicy i męczennicy. Udziel nam łaskawie, abyśmy mogli doznawać pomocy od tej, której wytrwałość i męstwo podziwiamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.